Dzień dobry, cześć, czołem, witam was w kolejnym Opening Packs na moim kanale. Jak widzicie, przed nami jest 11 tygodnia, tak więc tu jest Wesley Snyder, Eden Hazard, tak to jest Eden Hazard, Mesut Özil, Rossi, z którym mam naprawdę bardzo dobre wspomnienia, Zlatan Ibrahimowicz oraz Pjanić. I co jest dla mnie miłym zaskoczeniem, jest także Mateusz Klich, tak więc witamy cię Mateuszu Klichu bardzo serdecznie. No oczywiście każdy by chciał upolować albo Snydera, albo Hazarda, Özila, Pjanicia lub Ibrahimowicza bądź Rossiego. Tak też właśnie chciałbym uczynić, tak więc no już widzicie 102 tysiące, jednak otworzę sobie 7 złotych paczek po 7,5 tysiąca. No i w następnym odcinku zrobię sobie test tego składu, ponieważ no wiecie, nie chcę po prostu łączyć pack and play, nie chcę łączyć opening packs z graniem, z testowaniem zawodników, tak więc w następnym odcinku będzie testowanie zawodników. Tak więc otworzymy sobie pierwszą paczkę za 7,5 tysiąca, czy Vidal przyniesie szczęście, 7,5 tysiąca poszło w ruch. No, zobaczymy co tu będzie. I Gervinho, Gervinho, LS, Ledley oraz Hurado, ale mamy sporo kontraktów, mamy modyfikacje, tak więc wszystko sobie wysyłam do klubu. A mogłem sobie utworzyć sobie skład, no dobra, mniejsza z tym. Kolejna paczka z Leo Messi, to jest druga paczka, 7,5 tysiąca w ruch. Kto tu będzie? Lambert i Riera. Riera spadł na srebrnego, błyszczącego Lambert. No dobra. Guccilei. No i co tam dalej? O, jeszcze stadion, który mam. Tak więc będzie można sobie szybko sprzedać, no bo i tak i nikt tego nie kupi. No teraz Dawid Alaba, zobaczymy kto z Dawidem Alaba wystąpi w tej paczce. No i kto będzie? Montero, kto to jest w ogóle? No dobra, w sumie wiecie co, sprawdzę sobie po ile on chodzi. 700, lipa. Myślałem, że coś lepszego, no ale ważne, że jest złoty, błyszczący Bauman. I Hugh Lee. Same, o, tutaj kotwica, kontrakty. To była trzecia paczka, teraz będzie czwarta paczka. No i nie, ja z tym gościem nie chcę. Mi się trochę może zresetuje. O, tam może być dość spoko, tutaj dwóch wartościowych zawodników. I kto będzie w tej paczce? Kandreva, nawet nie znam typka. Morales, kariera FC Malagi się kłania. I Samedow, prawy pomocnik i środkowy pomocnik ofensywny. Kontrakty standardowo. O, strój Galatasaray bardzo fajny, jakieś piłeczki, kondycha. Tak więc nie jest najgorzej. Dobra, otwieramy sobie dalej. Co tu może być za Alabą? No, jeszcze Falcao nie otwierałem. Dobra, co tu będzie? Gibbs! Wow, super, i Diaby. Gibbs. Thomas Pina, już mam chyba tego typa. O, Johnson się trafił, ale świetnie, że Gibbs się trafił, tak więc na lewą obronę sobie pójdzie do mnie. Dobra, wysyłamy dalej. No i wyślij na listę transferową. I to chyba będzie już ostatnia paczka. Nie, Vidala już mieliśmy. Teraz chcemy El Sharawiego może. O, to może być dobra nominacja. O, to tu będzie. Toż tu będzie. Ciani i Oxlade, Chamberlain, Charles i Ciani. W ogóle nie wiem co to za typ. O, pełno tych tutaj lig. Kondycha, kontrakty. Kontynuujemy dalej. Otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę. O, Falcao. W sumie, czemu nie? No i tak.
No, otwieraj się, Falcao, otwórz się przed nami. Serio, o Jezus Maria, oj Boże, o Boże, Sergio Ramos, serio? Sergio Ramos, Sergio Ramos, serio? Czy porównaj cenę, po ile Sergio, po ile, ja pierdzielę, po ile? Ja cię sunę, o Jezus, Sergio, po ile, do 70. Ja. Pierwszy raz taka wartościowa karta. Mówię, a jeb, niech będzie ten Falcao. Ja, Sergio Ramos. Ja cię sunę. Uhu. Ale świetnie to się składa. Ja, Sergio Ramos. Wow, Popow, Guaita. Ja. Sergio Ramos. No i co, w tym miłym akcentem Sergio Ramosem, naprawdę wow, trzeba to powiedzieć, świetnie. Tak więc dzięki wam bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku przetestujemy sobie Sergio Ramosa i innych zawodników. Tak więc trzymajcie się i cześć!